10 najbrzydszych miast na świecie. Materiał opracowany na podstawie wakacyjnipiraci.pl i ten portal czasami cytuję. Kair, stolica i największe miasto Egiptu, największe miasto Afryki i Bliskiego Wschodu. Nie ma dokładnych statystyk na temat liczby ludności Kairu. Powodują to ciągłe wędrówki mieszkańców. Szacuje się, że codziennie przybywa tu tysiąc nowych mieszkańców. Ponad 2 miliony osób mieszka w tzw. mieście umarłych. Kair nazywane jest miastem tysiąca minaretów lub matką świata. To największy ośrodek świata islamskiego. Położone jest nad Nilem. Oczywiście Kair kojarzy się ze starożytnym Egiptem, ale oprócz historycznych elementów miasto to nie ma nic do zaoferowania. Miasto nie radzi sobie z zalewającymi je wręcz śmieciami i nawet prywatne firmy i rząd rozkładają ręce na ten problem i przestają troszczyć się o ich wywóz i zbieranie. Pjongjang, stolica i największe miasto Korei Północnej, położone w zachodniej części kraju, na nizinie nadmorskiej. Miasto znajduje się w odległości około 180 km od koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej, stanowiącej granicę z Koreą Południową. Miasto Pjongjang wyróżnia modelowe śródmieście. Poza typowymi charakterystycznymi elementami propagandowymi znajduje się tam największy łuk triumfalny na świecie. Mozoleum Wielkiego Przywódcy towarzysza prezydenta Kim Irsana, Muzeum Rewolucji Korea. A tuż przed nim olbrzymi pomnik Kim Il-sena, modelowy port lotniczy w Sunanie, dworzec kolejowy, uniwersytet imienia Kim Il-sena oraz hotel, nigdy nie ukończony zresztą w kształcie piramidy. Mimo tego, wszystkiego stolica Korei jest wyjątkowo bez wyrazu. Smutny komunistyczny obraz i tyle. Aman, stolica Jordanii, położona na płaskowyżu w południowej części kraju. Aman zaludnia się coraz bardziej od połowy XX wieku. Dziś liczy już ponad 4 miliony mieszkańców. Władze miasta regulują bardzo dokładnie, jak mają wyglądać budowle, przez co miasto traci na uroku i wygląda bardzo szaro i monotonnie. Architektura jest tutaj naprawdę brzydka. Doliczcie do tego chaos na ulicach, brud i otrzymacie naprawdę nieciekawy widok. Luanda i największe miasto Angolii położone w północno zachodniej części kraju nad Oceanem Atlantyckim jest największym ośrodkiem gospodarczym i naukowo-kulturalnym kraju. Istotne znaczenie ma przemysł spożywczy, zaludnienie rośnie, a wraz z nim niestety również slamsy na jego obrzeżach oraz wznoszone wieżowce dla biedniejszych, co niestety nie wpływa pozytywnie na obraz miasta. Timbuktu, miasto w Mali nad rzeką Niger, Założone prawdopodobnie na przełomie XI i XII wieku zamieszkiwane przez 35 900 osób. Przez wieki Timbuktu stanowiło centrum intensywnej wymiany handlowej między Czarną Afryką a Islamską Afryką Północną a za jej pośrednictwem także z Europą. Ze względu na niedostępność miasta upowszechnił się na połymityczny obraz Timbuktu jako odległego i egzotycznego miasta. Miasto Timbuktu występuje w kulturze zachodu jako symbol tajemniczego miejsca i odgrywa szczególną rolę w filmie i w literaturze. Występuje przykładowo w wielu produkcjach Walta Disneya, m.in. komiksach o przygodach Kaczora Donalda, serialu Czarodziejki czy filmie Arystokraci. Jest jednym z głównych miejsc akcji serialu Tajemnice Sahary. Ponoć miasto wcale nie jest tak piękne jak na obrazkach, a w porównaniu z bardziej cywilizowanymi miastami Sahary, Timbuktu wypada naprawdę blado. Kiszyniów, stolica i największe miasto Mołdawii, zamieszkiwane przez 674 tysiące mieszkańców. Kiszyniów jest najbardziej rozwiniętym gospodarczym miastem Mołdawii, jest też głównym węzłem transportowym. W Kiszyniowie rozwija się głównie przemysł spożywczy, liczne winiarnie, przetwórstwo warzyw i owoców, przemysł tytoniowy, tekstylny i materiałów budowlanych. Co na pewno tu zobaczycie... To postkomunistyczne miasto czas stanął w miejscu w latach 70 kiedy Związek Radziecki chciał odbudować miasto po wojnie niewiele się niestety zmieniło ponoć jest tu najgorsze jedzenie i kawa La Oroya górnicze miasto w Peru licząc około 20 tysięcy mieszkańców jest znaczącym ośrodkiem przemysłu wydobywczego i hutniczego w Peru zaliczane jest do najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie dominują tam dwa kolory czarny i szary Kalkuta, miasto w Indiach w delcie Gangesu, stolica stanu Bengal Zachodni, trzecia aglomeracja w kraju licząca około 15 milionów mieszkańców, wielki węzeł komunikacyjny i port morsko-rzeczny, wielki ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy i kulturalny. Jednostce charakterystycznych miasta są. Slumsy. Slamsy w centrum są otoczone kolejnymi slumsami i tak dalej. Ponad 1,5 miliona osób żyje w warunkach nie nadających się wręcz do życia. Tak oceniają je organizacje typu ONZ. Całość obrazu dopełniają leżące wszędzie śmieci, nieskanalizowane ścieki, spaliny i slamsy. Gwatemala, stolica i największe miasto Gwatemali, największa metropolia Ameryki Środkowej. Według spisu ludności z 2002 roku ludność miasta wynosiła 942 000 osób. Mimo ogromnych zniszczeń spowodowanych trzęsieniami ziemi w 1917 i 18 roku oraz powstaniu w dużej mierze nowej zabudowy, uznaje się ją za najpiękniejsze miasto tej części kontynentu. Ale. Można tak powiedzieć o tej turystycznej części Gwatemali. Miasto już od lat 70. przeżywa napływ ludności, niestety przez to na obrzeżach powstało wiele slamsów. Do tego nawiedzają je regularnie naturalne katastrofy, a w związku z tym zapada się wiele budynków, które niestety nie upiększają jego obrazu. Trzeba też pamiętać o tym, że jest ono jednym z najniebezpieczniejszych miejsc do życia, jak również jednym z najbardziej zanieczyszczonych. Detroit, miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Michigan na północnym brzegu rzeki Detroit. Miasto od lat 50. XX wieku straciło około 60% swojej populacji. W 1950 roku liczyło ponad 1,5 miliona osób, w 2010 roku 700 tysięcy. Drastycznie zmieniły się proporcje ludności czarnej i białej. 16% czarnych wobec 80% białych w 1950 roku. Dziś 82% czarnych wobec 10% białych w 2010 roku. Szacuje się, że od czasu II wojny światowej około 1,5 miliona białych osób opuściło Detroit, przenosząc się głównie na przedmieścia. Mimo ekstremalnie niskich cen, większość nieruchomości pozostaje wystawiona na sprzedaż dłużej niż rok. W 2012 roku ponad połowa właścicieli domów nie zapłaciła podatków. W 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła blisko 30% zaś odsetek osób Poniżej granicy ubóstwa osiągnął 36%. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Koniecznie zajrzyjcie na kanał Światowa Historia, gdzie od czasu do czasu dodaję nowy materiał. Oraz zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie Lada Moment pojawi się serial animowany. Fragment pierwszego odcinka pokażę na koniec. Tego właśnie materiału, a wcześniej chciałbym powiedzieć kilka słów, ponieważ pojawia się tam żart Skorwina. Dodawałem ten zwiastun już na ten kanał, obejrzało go tam jakieś 2-3 tysiące osób. I pojawiły się komentarze, że ten materiał to jest jakiś manifest polityczny wycelowany w korwina. Kurczę, to jest krótka animacja, w, którym tak, w której tak naprawdę żart z korwina jest bardzo sympatyczny i myślę niegroźny i w żaden sposób nie obraża jego osoby. Tak naprawdę to jest żart z tego, w jaki sposób się wyraża. Ogólnie animacja opowiada o apokalipsie zombie w postapokaliptycznym świecie, w którym. Pojawiła się epidemia spowodowana brakiem szczepionek. Dodatkowo pojawiają się żarty z ogólnodostępnej broni pokroju czołgi czy samoloty odrzutowe oraz z wydarzeń pokroju udziału pana Ziemby w partii Konfederacja. Więc ogólnie myślę, że pomysł jest... Zabawny i może się przyjąć. Pojawiały się żarty z różnych polityków, także zaznaczam, trzeba podchodzić do tego z dystansem, gdyż tak naprawdę, myślę, w pierwszym sezonie oberwie się każdemu z bardziej memicznych polityków, oczywiście na czele z Korwinem, z Braunem, Palikotem, Biedroniem, Dudą, Tuskiem, oczywiście, tak? Więc to nie jest tak, że to jest jakiś manifest polityczny ukierunkowany w jakąś konkretną partię. Po prostu żarciki z polityków. Bardzo niegroźne myślę, także oto fragment, zapraszam Was na Inwigilator, do obejrzenia, trzymajcie się, cześć. Z dniem dzisiejszym w życie wchodzi ustawa dotycząca zakazu szczepień. Ugrupowania antyszczepionkowe rzekomo udowodniły o szkodliwości szczepionek i te zostają oficjalnie zakazane przez rząd. Głos w tej sprawie zabrał premier polskiego rządu Janusz Korwin-Mikke. I, i, i się nie ma, i, i, jak ma Ustawa również obejmuje wprowadzenie dostępu do broni dla każdego obywatela, legalizację marihuany, możliwość zakupienia odrzutowca w leasingu i zakaz używania koloru czerwonego. Witamy w nowej lepszej Polsce.